Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Powiem Wam tak, nieważne o której film jest, ważne, że jest. Witam Was serdecznie na odcinku z CSGO Skinsa. No nie pytaj czemu dzisiaj tak późny odcinek. Długo by się tłumaczyć, tak? Skrzynka 4% Marble Fight wrzucam 10 razy na tą bitwę i zobaczymy, czy uda nam się ją oczywiście zgarnąć. Przypomnę oczywiście o konkursie w kalendarzu. Jak chcesz wygrać, to dzwonek łapa w górę pod filmem. Komentarzek oczywiście pod filmem z numerkiem dołącz na Discorda, bo to sprawdza. No i oczywiście użyj kodu KROXIANCY z GOSKINSIE, jak osobą pełnoletnią jesteś. Wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny plusik, pisz, oczywiście chodzi KROXI przez 2X. Możesz sobie odebrać skrzynkę za free na start. No i oczywiście 10% więcej każdej wpłaty, kodu możesz przed każdą wpłatą sobie użyć. Zobaczmy, dwie skrzynki przed nami, jeszcze 7 przed nami. No niestety tutaj żadnej kosy dla nas nie udało się zdobyć, tak? Więc mam nadzieję, że w tych otwarciach jeszcze się to zmieni, no choć szansa na to może nie być dość duża, tak? No mam nadzieję, że 4% jest wystarczające, żeby trafić ten nóż z tej skrzynki. No nieraz już to pokazywałem, że to 4% jak najbardziej wystarczy, tak? Tylko no właśnie, zobaczmy jak będzie dzisiaj, bo póki co, no to już 7 otwarć bez żadnego nożyka dla wuja, tak? Więc zobaczmy. No, 2 otwarcia do końca, dalej żadnego noża. Wygląda to, dość kurczę, mało sympatycznie. Generalnie dajcie znać, standardowo zapytam, czy oglądaliście Majora Fazę Legend, bo powiem Wam tak, że Cloud9 zabrakło im jednej rundy. Dosłownie jednej rundy, żeby mój kupon, że tak powiem, był wygrany, bo miałem postawione, że Cloud9 wygrał 8 rund na kursie 1,44, coś takiego, a na kursie 1,30 coś było Spirit czyste, które wiedziałem, że wygra ten mecz, tak, ale jedna runda, że tak powiem, i 800 dolców poosiło, panie prowadzący, tak czasem bywa. 5 skrzyneczek Anarchia, 1000 zł, wrzućmy sobie i zobaczmy, czy jest tutaj tak naprawdę szansa coś z tego wydropić. No bo widzę naprawdę Crimson Web, jakieś kurcze slotery, hydry, rękawiczki. No rękawiczki dostajemy, tutaj każdy po innej parze, no ale te niestety moje, ciut tańsze. No ta emeczka 200 112, no dobra. Jak ją zobaczymy, to szczerze myślałem, że tutaj większy będzie trochę odstęp. No ale mamy rękawiczki znowu, więc zobaczmy, 322 zł. No przewaga na moim koncie, ale tutaj ta WP, jest strata. Ostatnia skrzynka tutaj zaważy. No i nie wiem, czy zaważy na naszą korzyść. No niestety. No właśnie, zostało nam 1500 zł. Bardzo mi się nie podoba generalnie przebieg aktualny tego, co się tu dzieje. Skrzynka, nie wiem, spróbujmy tą za 17 zł otworzyć. Ostatnio ze skrzynki za 18 poleciała kosa. Za chyba 800. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Więc zobaczmy, że tutaj uda nam się jakieś rękawiczki zdobyć. No mamy kałacha ze stówem, jest fajny na pewno skin. 27 zł, mamy Cortexa, znowu 27. Stóweczka teraz, okej. Dwa razy przybił to wartość tego otwarcia. No ale dalej, niestety nic nie wypada. Więc myślę, że to jest idealny moment, żeby przerwać otwieranie tej skrzynki i otworzyć na przykład skrzyneczkę z kosą za 588 zł. No jest to duża część mojego budżetu. No mamy Good Knife Stained. No nie po takie kosy tutaj przychodzimy, tak? No ale 522 zł, no jeszcze jestem w stanie to 60 zł na minus przełknąć. Zobaczmy, jak będzie dalej. No Shadow Dagger Stain. Shadow Dagger Stain to też nie jest kosa wysokich lotów. Tu już 80 ponad złotych na minus. No to jak z tego takie minusy, to może rękawiczki jakieś nowe tutaj dla buja. Zobaczmy. I no nie ma tutaj klasycznie nic ciekawego. Motoglowsy, trzecia kompania jakieś tutaj, nie. Otwarcie jeszcze jedno. No tu już w ogóle chyba pobiliśmy wszystkie rekordy, co mi się wydaje. 378 zł. No aż w sumie takiej dużej tragedii to nie ma. No dobra, no ale tragedia póki co to się dzieje w tym odcinku, bo żadne te bitwy nie wychodzą po mojej myśli, co mi się bardzo nie podoba. No zobaczmy, ostatnie 2% wystarczyło, więc może teraz te 2% na te skrzyneczki też wystarczy. Dobra, wrzućmy sobie po 7 po prostu, żeby zrobić to na dwie bitwy. No i zobaczmy, może chociaż jedna te kosa z tych, nie 4%, ale dwóch. Może tutaj, że tak powiem, się ukrywa dla nas.
Zobacz, 7 otwarć skrzynki z Huntsmanem, Armfeidem. Pierwsze otwarcie, niestety nic. Kolejne otwarcie, no coś mi się wydaje, że będzie kolejne 0, no właśnie. Jest to 0. Klasycznie, kto by się spodziewał. Otwarcie następne, również nic. 4 otwarcie do końca. No czy tu się jeszcze coś może z dobrego wydarzyć? Dobrego na pewno, może mi spaść nóż, tak? No jeden taki nóż naprawdę bardzo sympatycznie by mi oddał taką bitwę, no bo to jest 1200 zł jakoś na plus z takiej bitwy, no ale my trochę dzisiaj przegraliśmy, więc no też nie można tak liczyć, tak? No my tu liczymy na właśnie kosy, żeby jakoś tutaj nadreperować trochę te straty. No ale no właśnie, no tu się nic, no nic dzisiaj kurczę, no choćbym chciał, choćbym naprawdę chciał, to nic tutaj nie jesteśmy w stanie dzisiaj trafić. Może rzućmy sobie anarchię mogę, no na pewno, nie? To mogę sobie dorzucić za 2-3 dyszki chyba, nie? Ninja Case'a, czy może to? No rzućmy tam na farta może, albo nawet to możemy. No i zobaczmy. 3 ostatnie skrzyneczki. Mam nadzieję, że nie będę musiał się z wami żegnać po tej bitwie. No bo jak tak, no to będzie to naprawdę... Kurczę, no... Nie będzie mi się to podobać, tak? No ale już widzę, że niestety... No tutaj mój oponent obejmuje na nam przewagę i no ciężko będzie mi do tego wrócić. Jeżeli no właśnie, no właśnie, więc co, no pozostaje mi się pożegnać i powiedzieć, że widzimy się jutro, tak? Weź udział w kalendarzu, ja się z wami żegnam, Kodzik, Roxy, oczywiście, darmo skrzynka i bonus do wpłaty. Siema!